Pamiętam film Catwoman, ekranizację komiksu z Halle Berry, jednocześnie chyba ostatnią dużą rolę tej aktorki, chociaż zaledwie rok wcześniej dostała ona Oscara za pierwszoplanową rolę żeńską za film Czekając na wyrok i była to pierwsza taka nagroda dla czarnoskórej aktorki. W Catwoman miała wcielić się w postać głównej bohaterki, którą Hollywood kojarzyło z bardzo charyzmatycznego występu Michelle Pfeiffer z Powrotu Batmana. W teorii cały ten pomysł wydawał się dobry, tym bardziej, że na następny rok planowano premierę Batmana Początek, wielkiego powrotu Mrocznego Rycerza na ekrany kin. Nie chciałbym, by punktem wyjścia w tej recenzji były meandry powstawania tego filmu, wolałbym skupić się na samym obrazie, co zresztą uczynię, a w momencie, gdy dostrzeżemy pewne błędy specyficzne dla tego filmu, będzie można nam z całą dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić, dlaczego ten film jest taki, a nie inny. Film opowiada o Patience Phillips. O nazwisku głównej bohaterki więcej powiemy później. Młodej graficzce, która marnuje się w wielkiej korporacji zarządzanej przez Merowinga z trylogii Matrix do spółki z Sharon Stone, jego żoną, która dotychczas pełniła również rolę twarzy korporacji. Patience dostaje zjeby od Merowinga za to, że nie przygotowała projektu na czas i ten każe jej przynieść sobie ten projekt do północy. Gdy Patience kończy pracę nad tym projektem, jest już późna noc i oczywiście nikogo poza nią nie ma w biurze, no bo jest noc, jest to oczywiste. Próbuje zamówić kuriera, ale to również okazuje się niewykonalne, ponieważ jest noc, kurierzy nie pracują w taki sposób. No ale nieważne. Tak czy owak nasza bohaterka wpada na genialny pomysł, że dostarczy ten projekt Merowingowi sama, samodzielnie. Tak więc trafia w środku nocy do jakiegoś wielkiego kompleksu badawczego i od tak wchodzi sobie do środka. Zaraz, czy w tej rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak ochrona? Dlaczego pierwsze, lepsze, boczne drzwi są otwarte? To jakieś nieporozumienie, żaden obiekt nie jest tak prowadzony w realnym świecie. Jak to mawiał Fred? Byle frajer może sobie od tak tutaj wejść? Zresztą nieważne, Patience wchodzi do środka, przechodzi sobie przez cały obiekt i nie natrafia na choćby jedną osobę, aż wreszcie trafia do jednego z istotniejszych pomieszczeń, gdzie akurat dwoje intrygantów rozmawia o środkach chemicznych, które lada dzień mają zostać wprowadzone na rynek. Okazuje się, że jest to nic innego jak trucizna, ale gdyby wycofać produkt z rynku, firma straciłaby gigantyczne pieniądze. Co również jest ogromną bzdurą, bo w realnym świecie wadliwy produkt jest rozpracowywany przez konsumentów w momencie. Pojawia się rozgłos, bardzo dużo negatywnego PR-u, trzeba zwracać pieniądze za zakupiony towar, trzeba wypłacać odszkodowania i trzeba ponieść ogromnie duże straty finansowe przede wszystkim. Wiele firm przekonało się o tym na własnej skórze, ale w Catwoman ludzie są jacyś dziwni i pozwalają faszerować się podejrzaną chemią bezrefleksyjnie. Niemniej, gdy nasza dwójka intrygantów dostrzega, że Patience podsłuchiwała, w momencie pojawia się mnóstwo ochroniarzy z bronią palną, którzy próbują ją ustrzelić jak psa. Ostatecznie udaje się jej pozbyć w średnio humanitarny sposób. Zostaje spłukana w rurze razem z chemicznymi odpadami. Trafia na jakąś wysepkę na środku rzeki, gdzie jakimś cudem jest ogromnie dużo kotów. Co również nie ma najmniejszego sensu, bo wiecie, miałem kiedyś kota, nie jednego zresztą. I wierzcie mi, koty, chociaż potrafią pływać, naprawdę nienawidzą wody. I żaden kot nie przepłynąłby rzeki po to, żeby znaleźć się na jakiejś malutkiej wysepce, gdzie zresztą nie ma niczego, tylko ścieki. Niemniej, koty włażą na Patience, która jest martwa, i ożywiają ją. To nie ma najmniejszego sensu, podobnie jak wiele innych rzeczy, ale wrócimy do tego za moment. Patience wraca do domu i jest odmieniona. Jej zmysły się wyostrzyły, sprawność fizyczna znacznie się poprawiła, a ona sama z szarej myszki stała się szarą myszką z kompulsywnymi przejawami pewności siebie. Tłucze szkło u siebie w domu, kładzie się spać gdzieś na meblach, a po przebudzeniu słyszy irytujące wiadomości na automatycznej sekretarce. Później odgrzebuje w szafie skórzaną kurtkę i właśnie z niej powstaje jej pierwszy kostium. Dobra, zastanówmy się przez moment. Czy wam to czegoś nie przypomina? Bo mnie przypomina nawet bardzo. Po kolei mamy niezbyt rozgarniętą i niepewną siebie pracownicę w bardzo dużej korporacji. Po drugie, szef tej korporacji planuje zrobić przekręt na ogromną skalę. Pewnego dnia bohaterka dowiaduje się o tym, pracując po godzinach, i szef próbuje ją zabić. Po trzecie,
Po śmierci koty budzą ją do życia, co nie jest w żaden sposób uzasadnione, a po powrocie do domu bohaterka ma niesamowitą huśtawkę nastrojów. Tłucze lustro, w którym się przegląda, odsłuchuje irytujące wiadomości na sekretarce, wreszcie odszukuje w szafie skórzaną kurtkę i tworzy z niej kostium. Nie bez powodu stworzyłem to porównanie. Otóż okazuje się, że dla producentów Catwoman research postaci polega nie na przeczytaniu komiksów, najbardziej charakterystycznych komiksów z określoną postacią, a bardziej na obejrzeniu poprzedniej ekranizacji, która w jakiś sposób tę postać wylansowała. Problem z powrotem Batmana polega jednak na tym, że już sam ten film był bardzo autorską wizją Tima Burtona i ani Pingwin w tym filmie, ani Catwoman nie mają zbyt wiele wspólnego ze swoimi komiksowymi pierwowzorami. Zresztą, Batman też momentami siebie nie przypomina. W każdym razie przeniesiono Catwoman z powrotu Batmana na ekran. W dalszej części fabuły dowiadujemy się, w jaki sposób Patience próbuje zemścić się na swoich mordercach, ujawniając ich kosmetyczny skandal. Jednocześnie jako Catwoman obrabia sklepy jubilerskie w nocy, jako Patience zwraca nie w pełni, ale w dużej mierze łupy za dnia. No i w taki sposób właśnie idzie ta fabuła. Zresztą o ile lepszy byłby ten film, gdyby twórcy przynajmniej potrafili się określić w kwestii charakteru głównej bohaterki. Skupmy się teraz na chwilę właśnie na tym charakterze. Co jest nie tak z tą inkarnacją kobiety kot? Otóż patrząc na komiksowy pierwowzór, możemy określić Catwoman jako postać pewną siebie, pełną wdzięku, finezji, pewnego polotu charakterystycznego dla kotów. Ponieważ koty lepiej widzą w odcieniach szarości, Catwoman właśnie w taki sposób postrzega otaczającą ją rzeczywistość. I właśnie patrząc przez ten pryzmat ukształtował się jej charakter. Jest to neutralna bohaterka, ani dobra, ani zła. Zachowuje się moralnie lub niemoralnie w zależności od tego, na czym w danej sytuacji najbardziej jej zależy. Ma swój bardzo specyficzny kodeks, co w komiksie czyni z niej idealną bohaterkę stylistyki noir. Chcecie wiedzieć, jaka jest Catwoman w tym filmie? W jaki sposób przeniesiono kocie cechy na ekran? Otóż po pierwsze, rusza gwałtownie głową, jakby polowała na muchy latające gdzieś w pobliżu. Po drugie, boi się psów. Kocica jak się patrzy. Po trzecie, śpi na meblach. Po czwarte, zjada karmę dla kotów. No naprawdę, nie ma nic bardziej dystynktywnego dla kota niż jedzenie karmy dla kotów. Wiadomo, że każdy kot w momencie, gdy jest kotem, marzy tylko o tym, by jeść żarcie z puszki. To jest najbardziej kocia cecha. A tak serio, wiecie czego zabrakło w tym filmie, by dopełnić tego kociego wizerunku? Zabrakło takiej sceny, gdzie Hail Berry sra do kuwety. Serio, to byłaby Catwoman w pełnej krasie. Według mnie ta nieumiejętność przeniesienia postaci na ekran, czyli wzorowanie się na powrocie Batmana zamiast na najlepszych komiksach z postacią i nieintuicyjne dobieranie kocich cech do Hail Berry, rzutują na większość innych minusów tego obrazu. Aktorsko Catwoman leży. Jedyne dwa nazwiska, które mają w ogóle szansę przyciągnąć jakąkolwiek publikę, czyli Hail Berry i Sharon Stone, po prostu nie dają rady ani trochę. Ta pierwsza gra do scenariusza, który nie ma w sobie za grosz logiki, więc trochę ciężko oczekiwać po niej głębszego wejścia w rolę. No i gra tak płytko jak może. Nie kupują ani jednej emocji, ani jednej chemii, ani jednego gestu tej bohaterki. Natomiast Sharon cały czas jest swoją bohaterką z nagiego instynktu. Jakby próbowała powtórzyć swój największy sukces na ogranym patencie. Szczerze, przy innych wadach tego filmu, to nawet nie jest takie złe. Film jest zmontowany tragicznie. Zresztą nie chodzi tylko o montaż, chodzi o całą reżyserię. Bo ten film reżyserował Pitoff. Jest to Francuz bez reżyserskiego portfolio, wtedy jeszcze. Jest to człowiek, który po prostu zasłynął efektami specjalnymi do raptem kilku filmów. Takich jak chociażby Obcy Przebudzenie, albo Miasto Zaginionych Dzieci. W Catwoman reżyser się nie popisał, bo nie ma tam ani dobrych efektów specjalnych, ani dobrej reżyserii. Montaż jest strasznie szarpany. Łączenie ultra szerokich i wąskich kadrów jest pozbawione intuicji i utrudnia skupienie się na opowiadanej historii. Oglądanie tego filmu dosłownie męczy. Ale dlaczego tak jest? Jakie błędy popełnili twórcy przy realizacji tego obrazu? Otóż na bardzo wczesnym etapie prac nad filmem Catwoman miało być faktycznie historią Seliny Kyle w Gotham. Ten projekt przy odpowiednim poszanowaniu materiału źródłowego miałby spore szanse powodzenia. Domyślam się, że po drodze odbyło się badanie rynku. Okazało się, że fani komiksów to zbyt wąski target dla wysokobudżetowej produkcji, więc rozpoczęły się zmiany.
Zmiany w filmie najlepiej zdiagnozować, patrząc na ilość nazwisk scenarzystów przypisanych do filmu. Tych jest tutaj aż 4. I niestety te różne zmiany w jakimś stopniu zostały zapisane w mniej lub bardziej chciany sposób w scenariuszu, a później znalazły się w filmie i niestety można je dostrzec. Tym sposobem kot jednej z bohaterek raz jest płci męskiej, raz płci żeńskiej, Selina Kyle staje się Patience Phillips i domyślam się, że imię Patience w którejś tam wersji scenariusza mogło nawet być spójne i znaczące, ale kolejne zmiany tę spójność rozmyły. Główna bohaterka raz okrada sklep, później swoje łupy zwraca, a jednak jeden zachowuje dla siebie. To wygląda tak, jakby przy scenariuszu cały czas walczyły ze sobą dwie osoby. Pierwsza, która rozumie charakter oryginalnej Catwoman i próbuje go przenieść do filmu. I druga, która cały czas myśli o Peggy 13, która myśli o tym, w jaki sposób trafić do szerszego targetu, która myśli w dużej mierze, w jaki sposób wpłynąć na pozytywne recenzje w przyszłości i na bardzo duże zyski. I niestety w taki sposób nie powinno robić się filmu. Powstaje nam taki potworek, który z jednej strony nie trafia ani do fanów komiksu, ani do szerszego targetu. Wbrew pozorom nie stworzyłem tej recenzji po to, by wyśmiać film Catwoman. Zresztą po co miałbym to robić? To już jest stara rzecz, ma ponad 10 lat. Prawdę mówiąc, już twórcy tego filmu nijak nie zarobią, a nie stracą pieniędzy poprzez taką recenzję. Bardziej chodzi mi tutaj o piętnowanie pewnych zjawisk, które w Hollywood pojawiają się coraz częściej. To znaczy poprawianie scenariusza jednego scenarzysty przez kolejnych scenarzystów, ingerowanie studia w pracę reżysera i ogólnie zmienianie wizji na film podczas prac nad filmem. Gdy dostajemy powieść do ręki, najczęściej jest ona dziełem jednej osoby. Powieść albo odnosi sukces, albo nie i twórca może się do tego ustosunkować. Wyciągnąć wnioski, stworzyć coś równie dobrego albo lepszego, ale to właśnie na nim i nikim innym spoczywa odpowiedzialność za sukces. A w filmach mamy takie przypadki jak z jednej strony Fantastic Four, z drugiej strony Suicide Squad. Filmy, gdzie trudno jest nawet do końca stwierdzić, kto tak naprawdę nawalił, chociaż prawdę mówiąc swoją formą zwyczajnie nie zachwycają. Z roku na rok mamy coraz mniej spektakularnych blockbusterów, które zarobiłyby ogromne pieniądze. Jeszcze mniej mamy takich, które naprawdę warto byłoby obejrzeć kilka lat później. I prawdę mówiąc, niestety nie wyrokuję, żeby jakoś w przyszłości miało być z tym lepiej. Dlaczego? Bo amerykański przemysł filmowy to coraz większa bańka mydlana. Trzeba nieustannie wkładać w nią przeogromne pieniądze, by móc wyciągnąć jakiekolwiek zyski. Myślę, że w ciągu kilku lat dojdziemy do takiego momentu, kiedy jeden nieudany i niesprzedany film pogrąży dużą wytwórnię filmową. Niemniej, jeśli po obejrzeniu tego filmu zastanawiacie się, co w kwestii Catwoman można było zrobić lepiej, to odsyłam Was do najbliższego odcinka Spoiler Included, w którym będę mówił o komiksie z tą postacią. O chyba najlepszym komiksie, który przynajmniej ja do tej pory przeczytałem, z Catwoman i który uchwyca właśnie tę esencję tej postaci w bardzo dobrych ramach. Umieszcza ją w naprawdę odpowiedniej stylistyce i który według mnie naprawdę warto przeczytać. To tyle, dziękuję Wam za uwagę, do następnego odcinka Spoiler Included.